Witam serdecznie, z tej strony Jarosław Banaszek. Niedawno pod moim filmem z Filharmonii pojawił się pewien komentarz, który bardzo mnie zaciekawił, w sensie skłonił do refleksji i który porusza bardzo ciekawe i ważne kwestie, o których nie wspomniałem w tym filmie, a myślę, że warto by odpowiedzieć, bo takie pytania może sobie zadawać dużo więcej ludzi, no a odpowiedź na nie nie jest oczywista i nie jest aż taka krótka. Wspomniany komentarz widzicie właśnie na ekranie i poza aprobatą na przykład dla podświetlenia czy dobrej akustyki, no to znajdują się tutaj też takie, można powiedzieć, trzy zarzuty odnośnie samego budynku Filharmonii. Na sam początek warto zaznaczyć, że takie rzeczy jak na przykład wygoda foteli, no to jest coś całkowicie subiektywnego dla każdego, no bo nie da się dostosować foteli do każdego, tak żeby każdemu było wygodnie, więc no tutaj nie za bardzo mogę nic na ten temat powiedzieć, natomiast myślę, że mogę dodać kilka ciekawych rzeczy na temat tutaj dwóch właśnie takich rzeczy, które autor komentarza zauważył, czyli ogólny kształt budynku, opisany tutaj jako zimny i martwy, oraz to, że budynek kłóci się z otoczeniem. I te stwierdzenia są jak najbardziej prawdą, ale też jest w nich pewna nieprawda, ale o tym powiem zaraz. Więc na sam początek zajmiemy się tym pierwszym, czyli kształt budynku, to jak on wygląda. Na sam początek warto zaznaczyć, że budynki w jakimkolwiek stylu by nie były, mogą się po prostu komuś podobać albo nie. Na przykład barok jest bardzo bogato zdobiony i ktoś może uznać, że jest to pewna przesada i pewne granice zostały przekroczone i taki styl może mu się nie podobać. Komuś natomiast może się na przykład nie podobać modernizm ze względu na to, że jest on zbyt prosty i w żaden sposób nie jest ładny. No i właśnie tutaj modernizm będzie odgrywał szczególną rolę, a raczej nasz obecny styl, czyli można powiedzieć postmodernizm, neomodernizm, jak to niektórzy nazywają, ponieważ właśnie do tego stylu Filharmonia się odnosi. Więc tak, na sam początek warto zaznaczyć, czym w ogóle charakteryzuje się modernizm. Więc modernizm ma w sumie trzy takie zasady, trzy takie filary, na których się opiera. To jest prostota, uniwersalność i detal. To są takie trzy podstawowe zasady, na których wszystkie budynki, zarówno te, które powstały we wczesnym modernizmie, jak i te w późnym modernizmie i te w aktualnym neomodernizmie, się odwołują. To są takie podstawy po prostu. Więc zacznijmy sobie od tego, na czym to polega w ogóle. Przede wszystkim budynek ma być prosty, to znaczy, że rezygnujemy z wszystkich jakichś niepotrzebnych elementów. Gdy na przykład mówimy o modernistycznych wieżowcach, to modernistyczny wieżowiec wygląda po prostu jak takie pudełko, które stoi sobie w jakimś miejscu. Takich przykładów mamy pełno. To są te wieżowce, które znamy na co dzień. Po prostu takie szklane pudełka. Jeśli chodzi o funkcjonalność, no to jest taki najważniejszy filar modernizmu. Czyli budynek ma przede wszystkim spełniać swoje zadanie. Ma być dostosowany do jakiegoś celu i raczej nie przewiduje się, żeby pełnił inne funkcje. Stąd też to jest była jedna z dużych wad modernizmu, bo budynki, które były na przykład czysto przystosowane do bycia budynkami rządowymi, w późniejszym czasie mogły mieć pewne problemy z przystosowaniem się do na przykład bycia budynkiem mieszkalnym czy biurowym. No i tak samo działało to w drugą stronę. To była taka właśnie główna wada modernizmu. No i trzecim elementem modernizmu to jest detal. Skoro zrezygnowaliśmy z wszystkich ozdób, no to budynek jest po prostu prosty i niezbyt ciekawy. Stąd też potrzebujemy czegoś, co go troszeczkę urozmaici. No i tym trzecim elementem jest detal. I wszystkie te cechy są widoczne w budynku Filharmonii. Po pierwsze, no budynek ma dosyć prosty kształt. To są po prostu takie elementy, które, jak wspomniałem we wcześniejszym filmie, przypominają kamienice hanzeatyckie. No i one są tak poukładane obok siebie, tworząc właśnie cały budynek. No i to jest stosunkowo prosty kształt. Jedynym takim jakimś ciekawszym elementem w całej konstrukcji budynku zewnętrznej, no to są te trójkątne zwieńczenie na górze, no i troszeczkę wysunięta w dół podstawa i nic więcej. To jest bardzo prosty kształt. Podobnie jest w środku, widać tam dużo elementów geometrycznych, ale ściany są gładkie, puste, bez jakichś większych elementów. No co prawda są te tutaj piękne kręcone schody, no ale to jest już inny element nie odnoszący się do tej prostoty. Drugą zasadą jest funkcjonalność. No i tutaj myślę, że nie ma co dużo mówić na ten temat, no bo budynek Filharmonii jest po prostu funkcjonalny. To jest budynek przystosowany od samego założenia do bycia Filharmonią. No i trudno sobie wyobrazić, żeby miało być tam coś innego, biura czy mieszkania. No jest to po prostu trudne nawet do samego zaprojektowania w środku. No i mamy ten trzeci element, czyli detal. Tym detalem są przede wszystkim te podłużne żeberka, które są zarówno z zewnątrz i w środku, ale takim zdecydowanie większym detalem
są te geometryczne kształty na posadzce. No, zdecydowanie to one są właśnie największą ozdobą, jeśli chodzi o hol główny. No i to jest właśnie ta definicja tych detali. Więc jak widzimy, mamy te wszystkie trzy zasady obecne w budynku Filharmonii. No ale teraz można sobie zadać pytanie, dlaczego akurat modernizm, a nie troszeczkę inaczej? Dlaczego na przykład nie odbudowano Konzerthausu, tak jak tego budynku, który znajdował się wcześniej w miejscu Filharmonii, pełnił praktycznie identyczną funkcję? Dlaczego nie zdecydowano się na taki ruch? Po pierwsze, budynek Konzerthausu nie był do końca dogodny, w sensie jego odtworzenie wiązało ze sobą pewne problemy. Po prostu nie byłby on na tyle dobrze przystosowany do naszych aktualnych potrzeb, tak jak robi to teraz budynek Filharmonii. No ale jednak można by było troszeczkę się na nim wzorować. No i tutaj przechodzimy do tego drugiego argumentu, czyli to, że budynek kłóci się z otoczeniem. Jest to troszeczkę prawda, bo jednak jest to zdecydowanie budynek, który się wyróżnia na tle innych. Widać, że to jest budynek nowy, no i nie pasuje on do końca do otoczenia, ale z drugiej strony jest to nieprawda, bo jest on do tego otoczenia wpisany i bardzo do niego nawiązuje. Takim pierwszym elementem no to są właśnie te wspomniane kamienice hanzeatyckie, czyli wszystkie te budynki, które kiedyś stanowiły element codzienny miasta Szczecin. No i były taką wizytówką, można powiedzieć, bo najwięcej ich znajdowało się od strony Odry. Każdy, kto przyjeżdżał z prawego brzegu do Szczecina, no to widział je w pierwszej kolejności. To jest właśnie jedno z takich nawiązań, natomiast drugim są te właśnie podłużne żeberka, które nawiązują do stylu pomorskiego gotyku ceglanego. Gotyk ceglany na Pomorzu to jest styl, który zdecydowanie zdominował bardzo wiele elementów, chociażby kościoły. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest katedra świętego Jakuba. No ale też bardzo wiele budynków takich bardziej, może nie rządowych, ale takich urzędowych jest też w gotyku ceglanym, chociażby Ratusz Czerwony czy budynek poczty. To też jest nawiązanie do gotyku ceglanego. No i właśnie w przypadku Filharmonii jest podobnie, te żeberka nawiązują właśnie do zdobień, które były obecne w gotyku ceglanym. Więc to jest pewne nawiązanie do budynków, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie, albo też w bezpośrednim, takim jak chociażby Komenda Wojewódzka Policji, która znajduje się zaraz obok Filharmonii. I mimo że te dwa budynki są zupełnie inne od siebie, to mają wspólne podłoże. No i tutaj właśnie warto zauważyć, że budynek Filharmonii jednak troszeczkę nawiązuje do tego otoczenia, bo możemy zauważyć, że jest to budynek ogólnie, budynek Filharmonii jest budynkiem bardzo dużym. To jest gmach monumentalny, ten monumentalizm jest podkreślany w bardzo wielu miejscach, albo to w holu głównym, gdzie mamy po prostu wręcz ogromną przestrzeń, pustą, która ma na celu tylko właściwie pokazanie dominacji tego budynku, albo chociażby te wysunięte segmenty na narożnikach, które wręcz podkreślają dominację budynku z zewnątrz. No i teraz możemy się zastanowić, dlaczego ten gmach jest w takim bardzo dominującym stylu. Więc po pierwsze zauważmy otoczenie, w którym się znajduje. Zaraz obok Filharmonii mamy Komendę Wojewódzką Policji, zaraz obok mamy dawny gmach Komitetu Centralnego PZPR, obecnie Sąd Rejonowy, naprzeciwko znajduje się muzeum, więc to są budynki, które mają na celu podnieść do bardzo wysokiej rangi pewne elementy, które reprezentują. No i tutaj jest podobnie. Budynek Filharmonii jest budynkiem bardzo rozległym, ogromnym, takim dominującym, żeby pokazać, że w tym właśnie miejscu ma dominować kultura. No i takie przykłady są bardzo często wykorzystywane i to właśnie między innymi za to budynek został nagrodzony nagrodą Missa van der Rohe. Bo równie dobrze można by było budynek Filharmonii zrealizować w troszeczkę bardziej takim stylu nawiązującym do znajdującego się przed Filharmonią Muzeum Przełomy, które jest wręcz budynkiem schowanym pod ziemią. Jego jedynymi elementami są wystające fragmenty na narożniku i na zakręcie. Natomiast tutaj postanowiono iść w innym kierunku i właśnie to wszystko tak wyeksponować, zrobić to takim monumentalnym, żeby każdy, kto przyjeżdża i jest w tym miejscu, zauważył, że w tym miejscu ma królować przede wszystkim sztuka, muzyka i kultura, które są właśnie przyciągane przez budynek Filharmonii. No i tutaj właściwie przechodzimy już do takiego podsumowania i wyjaśnienia tych kwestii, które zostały poruszone. Dlaczego budynek ma takie zimne, martwe bryły? No bo ma być gmachem monumentalnym, ma nas przytłoczyć i pokazać, co tutaj króluje. Natomiast jeżeli chodzi o to, że budynek kłóci się z otoczeniem, no to jest to poniekąd zrozumiałe, gdyż każdy chce, żeby jego projekt był w jakiś sposób wyróżniony, no i tutaj jest podobnie. No Filharmonia ma przede wszystkim przykuwać wzrok, kiedy jesteśmy na Placu Solidarności, ale jednocześnie nawiązuje do tych starych stylów, ale opowiada je w nowej formie, czyli w takiej formie właśnie modernistycznej. Każda fasada budynku ma być jego wizytówką i pokazywać
co ten budynek ma reprezentować, bo jak to powiedział Radosław Gajda, nie ma trwalszego źródła propagandy niż architektura. No i to tyle w sumie. Mam nadzieję, że taka trochę luźniejsza forma będzie odpowiadać, no i że w jakiś sposób wyjaśniłem tutaj te kwestie związane z budynkiem Filharmonii. No i serdecznie dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam, Jarosław Banaszek.